Siemanko, jest to Marek. Dzisiaj zagramy w GTA Online. No. Będziemy tuningować. Upanego. Progen Italia GTB. Właśnie dzisiaj dodali. Co zamówimy od razu? To jedziemy. No jeszcze nie przyszedł, trzeba troszkę poczekać. A to by gazy stoją. O, dopiero jest. Na pewno dziwnie rozmawiam, bo kurde przeziębiony jest. Dojedziemy do Benego. No i ulepszamy Italia GTB międzynarodowych. Yo. Nice. Co tu mamy? Spoilerki. O kurde. Ciszę tak jest. Nie wiem co wybić. Ale takie coś ekstremalne. Styl to nie ma nic ciekawszego.
Ładniki. I tu żadne. Silnik na maksa, wydechy, co to? Wyścigowy Gowa Ultra. Teraz jest wnętrze. Co to jest? Siedzonkę. O, nic nie wchodzi. Kierownicę jakoś mam. Siedzonko tutaj było widać. A to ma biel. Klatkę. Światełka. Miał być niebieskie na razie. Oznaczenie teraz, co to mamy zrobić. Nie warto. Pasuje to znaczenie. Ja sobie zrobię. Lajka jest tu na końcu, się zrobi. Co to? Pas. Czyli są 1 115 000. Spoilerek, co to mamy za spoilery? Jak to wygląda? Nie bardzo. To już GT lepsze. Skrzynia biegu na maksa, kurwa. Kółka jak tam jakieś się da do niego. Co tu dać? Ale,
formę. Teraz lakier ciśniemy, metaliczny, zobaczmy. Cieniowany, srebrny. Patrz, ty ładnie wygląda, kurde. Cienia ładne srebro dam. Korda, tylko i też tak samo dam. Cienia ładne srebro. Fajnie w tym wygląda. Zajebiście wygląda, kurde. Zobaczymy ile to wyciśnie. Maksymalnie. Sto trzydzieści dwa, 131. Kurde, ale śmiało. No nie powiem, szybkie teraz.
muzykę wyłączę i głosy. Nie powiem, kurde, śmiga. Te wydechy trochę nie pasują. Super wygląda. No, jeśli się to nie wam podobał, nie zapomnijcie zostawić lajka. I zapraszam na kolejne w kolejne odcinki GTA Online. No, za niedługo będzie kolejny tuning. Mam nadzieję, że się film podobał. Trzymajcie się, na razie. Hej.